Hejka, tu Ola i nowy bezglutenowy przepis. Dzisiaj propozycja deseru z okazji zbliżających się walentynek. Jeśli nie masz ochoty na długie stanie w kuchni, jeśli masz dwie lewe ręce do gotowania, a mimo to chcesz swojej drugiej połówce przygotować samodzielnie słodką, bezglutenową przyjemność, to skorzystaj z mojego pomysłu. Nie będziesz padać ze zmęczenia, nie będziesz też po tym deserze czuć się ciężko, bo to odchudzona wersja tiramisu. Zapraszam na przepis. Pierwszy etap to biszkopt. Ja go upiekę, bo jestem z tych, co wolą upiec, niż specjalnie iść do sklepu po bezglutenowe biszkopty, ale gotowe biszkopty również oczywiście się sprawdzą. Biorę 3 jajka i wbijam do miski same białka. Żółtka wrzucam do osobnego naczynia. Do białek dodaję szczyptę soli i miksuję je na sztywno, dodając 80 g cukru partiami. Tak na 3-4 razy dodaję ten cukier, ciągle ubijając. Miksuję tak długo, aż masa będzie zupełnie biała, sztywna i lśniąca. O taki efekt chodzi. Dalej ubijam na najwyższych obrotach i dodaję kolejno żółtka. Gdy żółtka mam wkręcone w masę, odkładam mikser i dodaję mąki. 75 g mąki ryżowej i 15 g skrobi ziemniaczanej. Mąki przesiewam przez sitko i mieszam już szpatułką z masą jajeczną. Wykładam ciasto na blachę, taką dużą z piekarnika, wyłożoną papierem do pieczenia. Rozsmarowuję je cienką warstwą i piekę w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni Celsjusza w trybie grzanie góra-dół bez termoobiegu przez jakieś 15 minut na środkowej półce. Ten biszkopt jest cieniutki, więc upiecze się szybko. Należy go kontrolować i sprawdzać patyczkiem, czy jest upieczony. W czasie, gdy biszkopt się piecze, zrobię kawę do tiramisu. Mam tutaj 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej i dodaję do niej 2 łyżeczki cukru. Zalewam mniej więcej 100-150 ml gorącej wody, mieszam kawę i odstawiam do przestygnięcia. I biszkopt jest upieczony. Będę robić desery w takich pucharkach, więc nimi powycinam kształty. Później jeszcze na bieżąco będę dopasowywać rozmiar biszkopcika. I zaczynam robić moje odchudzone, szybkie tiramisu. Na spód pucharku wkładam po biszkopcie. Biszkopty nasączam przygotowaną kawą. Na biszkopty wykładam po warstwie serka homogenizowanego waniliowego. Na serek znów biszkopty. Znów kawa. I tak powtarzam te czynności do końca pucharka. Ostatni biszkopt również nasączam kawą i przesypuję warstwą ciemnego, gorzkiego kakao. I nasze tiramisu gotowe. Teraz należy je włożyć do lodówki, chociaż na pół godziny, godzinę, żeby biszkopty zdążyły zmięknąć, wszystkie smaki się połączyć, a cały deser przyjemnie schłodzić. Do dekoracji przydałyby się jakieś maliny albo truskawki. Nadałoby to takiego walentynkowego wyglądu. Mrożone jagody myślę, że również fajnie wyglądają. Polecam, wypróbuj ten szybki deser. Życzę smacznego, zostaw łapkę w górę, suba, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a w komentarzu napisz, czy obchodzisz walentynki i jak je spędzasz. Pa, pa!